Pryzmat. Kocioł kulturalny. Witam wszystkich serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Beata Pałach-Milligan. Chciałbym od razu zapytać, może tak bardziej prywatnie, kim pani jest i może czym się zajmuje? Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem malarką, jestem też nauczycielem w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. Prowadzę różne warsztaty artystyczne, od lalkarstwa po animację poklatkową, zajęcia plastyczne. A właśnie prywatnie maluję, obrazy tworzę, udzielam się społecznie, na różnych festiwalach i właśnie między innymi teraz wymyśliłam sobie taki projekt, o którym pewnie porozmawiamy. Tak, jest to właśnie, też chciałem dopytać, czy to z łaciny, ponieważ projekt nazywa się Multipars Pictura? Czy tak jest, pictura? Tak, zgadza się. Chyba jako jedyny przeczytałeś to właściwie. Multipars Pictura, czyli wieloczęściowy obraz. Tak. Ale chyba łacina lepiej brzmi. Właśnie z pod tytułem Krakowski Poliptyk. Mm-hmm. Opowie pani mniej więcej, jaki jest pomysł na to, na ten projekt? Tak, więc może zacznę od tego, że jest to projekt realizowany w ramach stypendium twórczego miasta Krakowa w kategorii animacja kultury. I właśnie taki jest cel tego projektu, czyli animować do wspólnej pracy krakowskich twórców. Z tym, że słowo twórca traktuje bardzo szeroko. Nie chodzi bynajmniej tylko o artystów profesjonalnych, ale wszystkie twórcze osoby, które chciałyby coś wspólnie stworzyć. I na czym on ma polegać? Jak sama nazwa właśnie wskazuje, ma to być wieloczęściowy, wielki obraz, a te części będą tworzone przez krakowian. Każda chętna osoba może się do mnie zgłosić. Dostanie ode mnie takie podobrazie, specjalnie przygotowane, to zaraz o tym powiem. I na tym podobraziu tworzy obraz i później zbieram te wszystkie gotowe prace od osób, które się wcześniej zgłosiły. I moje zadanie jest takie kuratorskie, czyli tworzę z tych właśnie pojedynczych obrazów jeden wielki obraz, albo można powiedzieć kilka większych obrazów, bo będą one pokazywane w różnych miejscach Krakowa. I w galeriach artystycznych, a galeriach sztuki, ale i w kwiaciarni, i w piekarni, i w kawiarni. Także w różnych też takich mniej typowych miejscach. Jakiś to poliptyk, to wydaje mi się, że powinny mieć jakiś taki łączący ze sobą element, czy coś takiego przewiduje pani? No właśnie, trafił pan w samo sedno, ponieważ właśnie na tych podobraziach, które państwo ode mnie otrzymają, będą dwie figury geometryczne. Kwadrat i prostokąt w różnych kolorach, a właściwie w dwóch kolorach. I to jest właśnie zasada osób, które będą tworzyć te obrazy, aby nie zamalowywać tych ani tego kwadratu czy prostokątu, w zależności jaki podobrazie sobie wybiorą. Można wykorzystać w obrazie. Wręcz jest to mile widziane, żeby ten znak, ta figura geometryczna stała się częścią obrazu. Można tam coś delikatnie narysować, ale on ma być dalej wyrazisty. A to właśnie dlatego, że razem złączone te wszystkie obrazy będą tworzyć wspólną całość. Będzie się tworzył pewien taki znak czy figura. Sama jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie. Jest jakieś tam projekty miałam wcześniej, ale oczywiście każdy ma prawo namalować, co chce. O, i właśnie tu jest też uwaga. Można namalować, co chce się, jaką się chce techniką, w jakiej się chce stylistyce. To może być kolaż, to może być właśnie malarstwo, może być grafika. No, można wymyślać różne swoje jakieś wizje. Jedyną zasadą jest to, żeby zachować ten kwadrat czy prostokąt, który znajdzie się na wybranym podobraziu. Czyli raczej nie można przerobić tego prostokątu w jakiś domek czy... Można, ale on ma tam dalej być, po prostu w tym kolorze. Żeby nie zamalować go kompletnie. Tak. Skąd w ogóle jakby taki pomysł na to, żeby połączyć kilka takich dużych obrazów w jeden, bo
wydaje mi się to dosyć niepospolite, nieoczywiste mimo wszystko, żeby tam tryptyki czy coś w tym rodzaju po kilka obrazów, ale żeby taką dużą ilość. No ja malowałam, nie wiem, chyba w 2018 roku skończyłam taki cykl malarski. Co prawda tematyka była taka bardziej kosmiczna, tytuł ogólnie tego cyklu to była grawitacja, ale poszczególne obrazy tego cyklu były tak namalowane, one były dość abstrakcyjne, że one były tak namalowane, że można je było przestawiać, obracać, ale też właśnie ustawiać je w różnych konfiguracjach z innymi obrazami z tego cyklu. I właśnie tworzyła się taka troszkę układanka, można powiedzieć. No i miałam przy tym, szczerze mówiąc, fajną zabawę. Nie było to łatwe, ale z drugiej strony było ciekawe. I właśnie stwierdziłam, że a co by było, gdyby ktoś inny dodał do tego jeszcze jakiś inny obraz i co by wtedy było. No i stąd ten pomysł właściwie. Ale wiedziałam, że nie mogę sobie pozwolić też na taką zupełną swobodę, czyli pozwolić osobom chętnym malować zupełnie co chcą. Uznałam, że musi być coś, co będzie właśnie łączyć te obrazy w jedną całość. I stąd te wydają się zupełnie proste figury, bo właśnie kwadrat albo taki właściwie pasek, prostokąt, który jest przez całą krawędź podobrazia. Ale one nawet puste te podobrazia już z tym znakiem fajnie tworzą taką ciekawą grafikę właściwie w całości. Więc liczę na to, że niezależnie od tego, co osoby namalują, to będzie z tego jakiś fajny efekt. Myślę, że również dla tych osób, dla poszczególnych autorów, jeżeli oni namalują obraz, załóżmy, abstrakcyjny i on nagle znajdzie się w zupełnie innym kontekście, może on nabrać zupełnie innego znaczenia. Więc myślę, że będzie to też zaskoczeniem dla samych autorów. Czy w projekcie mają brać udział tylko artyści, czy tak naprawdę każdy może dołączyć? Oczywiście każda chętna osoba, która lubi tworzyć, wcale nie musi to być malarstwo. Każdy, kto czuje się na tyle otwarty właściwie na ten projekt, jest mile widziany. Osoby, już bardzo dużo osób się zgłosiło, są wśród nich właśnie profesjonalni artyści, ale są też dzieci, są seniorzy, są osoby zupełnie z innych branż, od dziennikarzy, po lekarzy, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Są też osoby, które nigdy wcześniej nawet pędzla w ręce nie trzymały, chyba że w podstawówce. I dla tych osób właśnie organizuję warsztaty artystyczne, które prowadzę i śmiało proszę na te warsztaty przychodzić, bo właśnie na nich wspólnie coś próbujemy wymyślić i jak się okazuje, fajne rzeczy wychodzą, czasem nawet fajniejsze niż wśród takich już zaawansowanych twórców. A dzieci? Przewiduje pani jakby uczestnictwo dzieci? Czy? Jak najbardziej, tak. Mamy już kilka obrazów, które powstały w gronie rodzinnym. Mama z tatą i z dzieckiem malowali. Były też już takie warsztaty plenerowe, gdzie przyszło kilka rodzin. Póki co najmłodszy uczestnik miał 2,5 roczku i zrobił przepiękny, a właściwie zrobiła przepiękny obrazek. Także jak najbardziej zapraszamy dzieci. Współpracują ze mną szkoły, które też wzięły ode mnie kilka czy kilkanaście takich podobrazi i gdzieś tam tworzą ze swoimi uczniami te prace. Również w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży też realizujemy ten projekt, to znaczy na różnych warsztatach chętni nauczyciele, instruktorzy zajęć plastycznych właśnie tworzą z dziećmi ten poliptyk. A potem co? A potem pokażemy te prace koło siebie w różnych aranżacjach, tak jak mówiłam. Będę się starała tak to dobrać, żeby to nie był zupełny przypadek, żeby one w jakiś sposób do siebie pasowały, czy to tematycznie, czy stylistycznie, czy kolorystycznie. Ale co jest jeszcze ważne i o tym też zapomniałam powiedzieć, że nie wolno podpisywać tych prac na froncie. Czyli kogoś by tam pewnie ciągnął, żeby sygnaturkę sobie dać w prawym dolnym rogu. Nie, podpisy proszę składać z tyłu, na odwrocie. Tam też można coś opisać, napisać o sobie, czy o swojej wizji, czy można nawet jakiś cytat, co się chce. Ale właśnie zasada jest taka, żeby nie sygnować z przodu. Między innymi dlatego, żeby nie psuć jakby kompozycji, bo jednak sygnatura też stanowi jakiś element obrazu, prawda? Ale przede wszystkim dlatego, żeby był ten element zaskoczenia. Czyli my, jak powiedzmy odbiorca zupełnie z zewnątrz, przychodzi do galerii, ogląda cały ten obraz składający się powiedzmy z 16 mniejszych obrazów.
No i zastanawia się, że ten fragment, kto go zrobił? Czy ten fragment zrobił artysta zawodowy, czy może amator? Odwraca na drugą stronę, a okazuje się, że to na przykład dziecko zrobiło. Więc liczę na takie właśnie, na taką zabawę. I nawet to w jaki sposób będę aranżować tą wystawę, jest taki właśnie, że te prace będą wisieć na takiej specjalnie przygotowanej ramie i będzie można w bardzo łatwy sposób sobie obrócić właśnie tą poszczególną pracę i zobaczyć, co tam z tyłu, co nam zdradził o sobie autor. Niektórzy, bo już kilka prac do mnie wróciło, czy nawet kilkanaście, i niektórzy już widzę, że są dość skromni, raczej tacy anonimowi, ewentualnie napiszą tam coś bardzo tak mało o sobie, prawda, coś tam tylko zasygnalizują, ale też są osoby, które piszą cały swój życiorys, to też jest ciekawe. Też jest bardzo ciekawe. Trafił zupełnie przez przypadek, poznałam turystkę, która wraca do Krakowa dość często. Nie jest krakowianką, ale czuje się związana z Krakowem i też wzięła udział w tym projekcie. To znaczy wzięła ode mnie takie podobrazie i namalowała coś, oddała i bardzo ciekawą historię napisała, ale nie zdradzę, bo chciałabym, żeby widzowie, odbiorcy sobie poczytali o niej. Co do jakby prezentacji też chciałem zapytać, bo przeczytałem, dowiedziałem się, że jakby ma się, tak jak pani mówiła, w różnych miejscach odbywać, w jakichś takich większych galeriach i w mniejszych, czy jakby forma, bo jak teraz usłyszałem właśnie o takiej łatwo obracalnej, nie wiem, ramce czy coś takiego, czy forma zazwyczaj będzie taka sama, czy na przykład w jednym miejscu będą cztery obrazy, a w innym będzie ich 40? Tak, będę różnicować, dlatego że miejsca też na pewno nie każde miejsce pozwoli mi na to, żeby pokazać wszystkie prace, ponieważ planuję tych prac około 200, co tak naprawdę nie jest dużo, bo są to te deseczki, te podobrazia mają wymiar 25x25 centymetrów, czyli właściwie taki metrowy obraz, żeby z nich stworzyć, no to jest 16 obrazów, prawda? Czyli przy 10 takich metrowych obrazach mamy już 160 prac, więc, a 10 takich obrazów w takiej tradycyjnej galerii sztuki się spokojnie zmieści, ale już na przykład w kwiaciarni czy w mojej piekarni już niekoniecznie. Dlatego właśnie te ramy mają też różne rozmiary. Są właśnie takie metrowe, są tak zwane 90 i są takie czwóreczki, czyli gdzie się 4 obrazy tylko zmieszczą. Mam też jedną przestrzenną taką wieżę, można powiedzieć. Różne są te ramy. One staram się też być elastyczna, żeby właśnie dostosować się do różnych miejsc, w których to się znajdzie. I co? Chciałabym, żeby ta wystawa była dynamiczna, czyli załóżmy, pan namaluje obraz i pana obraz znajdzie się w galerii w grudniu na wystawie, ale jeszcze w grudniu na przykład będzie równoległa wystawa w jakimś mniejszym miejscu i ja będę zamieniać te prace. Czyli pana praca będzie sobie wędrować i będzie miała różne konteksty i różnych odbiorców. Na to też liczę, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć te prace. Właśnie miałam zapytać, czy jakby będzie możliwość, że symultanicznie będzie jakby wystawa w dwóch różnych albo w trzech miejscach. Na to liczę, ale pewnie też wszystko wyjdzie w praniu, dlatego że jeżeli uda mi się pokazać jak najwięcej prac w jednym miejscu, bo będzie na tyle duże, po prostu będzie ta przestrzeń, no to siłą rzeczy nie będę w stanie tego wszystkiego pokazać w innych miejscach. Ale jeżeli się zdarzy tak, że będą właśnie w jednej, na przykład w kawiarni, w małej galerii i jeszcze właśnie w kwiaciarni, to równolegle może być właśnie kilka wystaw i na to liczę. Pierwsza wystawa będzie w grudniu w Galerii Atelier Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Jako, że z nimi współpracuję, więc uznałam, że to jest dobre miejsce, żeby te zainaugurować wystawy. A potem będą wystawy, może jeszcze się właśnie uda w grudniu, ale jeżeli nie, to w kolejnych miesiącach będą właśnie wystawy w tych różnych miejscach. Cały czas jeszcze ustalam różne miejsca. Mam już dużo zgłoszonych chętnych instytucji, ale terminy jeszcze nie są dograne, ponieważ czekam na pracę uczestników. Czyli nam dokładniejsze terminy będziemy musieli jeszcze poczekać. Tak, będę się starała to jak najszybciej zaktualizować, ale tak naprawdę liczę na uczestników projektu, żeby się też pospieszyli ze swoimi dziełami. Tak.
Chciałbym też dopytać właśnie o te warsztaty. W jaki sposób, nie wiem, one są prowadzone, ile tam jest uczestników, gdzie one są, kiedy jeszcze można jakby, czy w ogóle można jeszcze na nie przyjść, się zapisać? Jak najbardziej. Najbliższe warsztaty będą już w środę, to jest 29 września o godzinie 18:30 w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży. I to są warsztaty właściwie dla wszystkich. Zapisało się na razie, nie wiem, około 8 osób, więc jest jeszcze miejsce, jak najbardziej można się zapisywać. Są to osoby dorosłe, ale jeżeli ktoś chce przyjść z dzieckiem albo z młodszą siostrą czy bratem, można jak najbardziej przyjść. I zajęcia są bardzo, można powiedzieć, otwarte, bo będę proponować pewne formy wykonania prac, ale też nie chcę narzucać. Myślałam o tym, żeby zrobić warsztaty na przykład z abstrakcji albo warsztaty z pejzażu, ale stwierdziłam, że każdy, osoby są różne przychodzące na zajęcia, więc postaram się potraktować każdą osobę indywidualnie, coś podpowiedzieć i technicznie, i właśnie ewentualnie tematycznie, więc bardziej o to chodzi, żeby każdy przyszedł i coś według siebie zrobił. Nawet jeżeli ktoś nie ma pomysłu, to ja jestem przygotowana, żeby jakieś inspiracje tutaj podsunąć, podpowiedzieć, ale też nie chcę zupełnie narzucać, że tak jak w szkole, na zajęciach, że wszyscy dzisiaj robimy to i mamy robić to. Nie. Jeżeli ktoś czuje, że na przykład fajnie pisze na przykład, prawda, jakąś kaligrafię robi, to dlaczego nie? Może coś takiego wykorzystać słowa i też jakoś fajnie graficznie zaaranżować. Ktoś się czuje zupełnie w abstrakcji, w takiej ekspresji, chciałby pryskać plamą, prawda? Jak najbardziej. Ja myślę, że jestem, ponieważ prowadzę warsztaty artystyczne już od ponad dekadę, więc myślę, że jestem na tyle biegła w edukacji w tej dziedzinie, że dam sobie radę spokojnie, więc zapraszam Państwa i proszę się nie wstydzić, że nie umiecie, że się nie znacie na malowaniu czy tworzeniu. Naprawdę to ma być zabawa. To też nie chodzi o to, żeby stworzyć genialne dzieło, chodzi o to, żeby mieć z tego przede wszystkim przyjemność. Tak naprawdę jedynymi wymogami będą tylko te dwa kształty. Przereszcie można puścić fazę fantazji. Jak najbardziej. No plus ten podpis, tak? Czyli nie sygnujemy z przodu, tylko na odwrocie. To właściwie są dwa takie rygory, a reszta to jak najbardziej można już sobie pofolgować. Tak przeglądałem, że to nie jest jakby jedyny, jakby pierwszy projekt pani jakby zbierający różnych uczestników. Czy opowie pani jeszcze trochę o jakichś poprzednich projektach? Czy... Większość projektów, które wcześniej realizowałam, artystycznych, to były jednak moje indywidualne, ale animacyjnie tak, udzielałam się, ale to głównie właśnie za sprawą Staromiejskiego Centrum Kultury i Młodzieży. Z takich ostatnich, no to na przykład organizowałam wspólnie z kolegami, koleżankami z pracy festiwal Akcja Kreacja. Niestety pandemia troszeczkę go nam tutaj jakby no tak zdezaktywowała, ale był bardzo fajny, bo myślę, że celował w coś, co jest teraz na czasie, czyli on był głównie do młodzieży adresowany, właściwie do młodzieży i do dzieci. I chodziło nam o to, żeby zmotywować młodzież do twórczego myślenia, ale z zastosowaniem nowoczesnych mediów artystycznych, czyli zachęcałyśmy młodzież, żeby pewne tematy podejmowały na przykład poprzez zdjęcia w telefonach komórkowych, ale też grafikę komputerową, zachęcałyśmy nawet do pisania blogów, czyli wszystko takie, robienie filmów animowanych, czyli takie rzeczy bardziej już nowoczesne, które są właściwie, z którymi młodzież zbiegła, ale my jako nauczyciele, edukatorzy nie zawsze za tym nadążamy, prawda? Najczęściej zajęcia plastyczne, artystyczne odbywają się tak dość tradycyjnie, czyli właśnie malarstwo, grafika i tak dalej, a nie mamy jakby jeszcze tej otwartości na takie nowe media, z którymi młodzież jest zupełnie właśnie, tak jak mówię, biegła. Więc właściwie do tego dążyłyśmy i okazało się, że
Kiedy ja byłam nastawiona bardziej na tą część techniczną, czyli właśnie, że tutaj może animacja i tak dalej, okazało się, że młodzież najbardziej pochwyciła tematy naszego festiwalu. A tu już były 4 w sumie odsłony i każdy festiwal miał inny taki temat przewodni. Ostatni to był bodajże moda. Było też miasto, było też zdrowy tryb życia. I może brzmi to na pierwszy rzut nieciekawie, ale przy okazji dyskusji z młodzieżą okazało się, że to są dla nich bardzo, bardzo takie mocne tematy, zwłaszcza ta moda. Okazało się, że ona ma bardzo szerokie spektrum i nie chodzi tylko bynajmniej o ubrania, ale o takie bycie właśnie na topie, nadążanie za innymi kolegami. Młodzież rozmawiała o tym, co jest w internecie modne, a co jest niebezpieczne i tak dalej. Naprawdę ten temat się okazał niesamowicie intrygujący dla nas jako dorosłych, ale i słuchanie młodzieży, jak oni to odbierają. I właśnie to mnie najbardziej zafascynowało, że wyszłyśmy jakby od tej części artystycznej z założeniem jakiegoś efektu malarskiego czy twórczego ogólnie, a okazało się, że temat tak się bardzo tak siadł, że młodzież naprawdę oddała się tym dyskusjom. Mieliśmy bardzo dużo spotkań, na których mieliśmy coś tworzyć, a właściwie kończyło się na świetnych rozmowach. Więc to mi tak troszkę otworzyło oczy, że właśnie potrzebne są te spotkania, że nie tylko takie docelowe, że trzeba coś stworzyć, ma coś powstać, tak? Ma być efekt, ma się dziecko nauczyć, ma młodzież coś wykonać, tylko chodzi o takie spotkanie, gdzie my, dorośli, możemy posłuchać młodych, co oni mają do powiedzenia, bo jak się okazuje, troszkę się rozmijamy, bardzo często zresztą. No więc to jest taki z takich ostatnich projektów. A czy ma Pani jeszcze jakieś takie plany na przyszłość? Jakieś takie, pisała Pani o... Tak, no teraz właśnie widząc, jak się bardzo z jakim powodzeniem się cieszy ten projekt Poliptyk krakowski, myślę, że pójdę dalej, bo ten projekt jest adresowany dla krakowian, ale gdzieś tam to promowałam w internecie i siłą rzeczy dotarło to też do osób spoza Krakowa i widzę, że jest olbrzymie zainteresowanie nawet osób z zagranicy, więc troszeczkę naciągam, że tak powiem, zasady i właśnie, jeżeli ktoś był w jakiś sposób związany z Krakowem, a mieszka teraz, nie wiem, w Londynie czy w Kanadzie, jak najbardziej zapraszam do udziału i myślę, że właśnie to by było fajne, troszkę tak pójść dalej i może to być technicznie trudne do wykonania, ale z drugiej strony, dlaczego nie? Może trzeba to zdigitalizować w jakiś sposób i pozwolić osobom tworzyć u siebie coś, a potem to na przykład wysłać i dopiero wtedy stworzyć jedną wspólną całość. No mam dużo różnych pomysłów, ale jeszcze nie są one tak całkiem klarowne, więc jeszcze trudno mi powiedzieć, co będzie następne, ale na pewno ten temat chciałabym rozszerzyć czy pociągnąć dalej, bo mam z tego wielką frajdę i widzę, że dużo osób też fajnie się w to ściągnęło. Czyli teraz będzie bardziej edycja polska, europejska, albo nawet światowa. Na to się zanosi, tak? Chciałbym jeszcze tak zapytać, czy ma Pani może, nie wiem, jakiegoś ulubionego artystę albo dzieło? Z artystów to chyba Paul Gauguin. Jako pierwszego bym go wymieniła, głównie przez kolory. I chyba to będzie widać, w moich pracach widać te kolory, mimo że są zupełnie inne stylistycznie, to jednak te ciepłe, takie oranże i to światło skontrastowane z kolei z granatami, to się bardzo często pojawia w moich pracach i zresztą będzie też w Poliptyku, ponieważ właśnie kwadrat i prostokąt, które tam występują, są właśnie w granacie i w takim no, pomarańczowym, fajnym, ciepłym, intensywnym pomarańczowym. I zrobiłam to zupełnie nieświadomie. Teraz dopiero jak zapytałeś, to ja sobie uświadomiłam, że tak, no jak zwykle powtórzyłam te kolory. No to cóż, dziękuję Pani bardzo za przyjście, za rozmowę. Zapraszamy na warsztaty, na tak, udział. Tak, zapraszam jeszcze... Państwa wszystkich. To są warsztaty, najbliższe warsztaty będą w środę, ale jeszcze będą przed końcem projektu, jeszcze będzie kilka warsztatów. Projekt, jeszcze to powiem, kończy się w grudniu, bo w grudniu będzie wystawa i chciałabym już wtedy mieć wszystkie prace, więc wszystkich Państwa chętnych, którzy chcielibyście jeszcze wziąć udział, zachęcam do jak najszybszego zgłoszenia się do mnie po odbiór podobrazia. Zapraszam też na warsztaty. Na stronie będę publikować kolejne terminy warsztatów, więc jak najbardziej można dołączyć.
Kocioł kulturalny. Słyszymy się z powrotem. Przypominam, ja nazywam się Konrad Celik. Rozmawiamy dzisiaj o projekcie pani Beaty Milligan-Palach, który nazywa się Multipars Pictura Krakowski Poliptyk. Wybrałem się właśnie na warsztaty. Udało mi się zapytać, porozmawiać z kilkoma osobami. Zapraszam na wysłuchania z krótkiej sondy, którą właśnie nagrałem i przygotowałem. Właśnie zostałem zabrany tutaj na warsztaty. Wykonałem pracę razem z moimi przyjaciółmi. No i wyszło jak wyszło, ale jestem zadowolony. Co pan namalował, stworzył? Namalowałem jakieś jajko, w sumie z rzeką, nie wiem, z butami. Myślę, że to może być jakiś człowiek. Dlaczego przyszłam tutaj? Bo chciałam zrobić rzecz, spróbować się artystycznie i wymyśliłam, że innym również pokażę piękną ceramikę ćmielowską. I to jest ćmielów. To jest, są koty, które będą miały charakterystyczne kolory. Właśnie, które będą, to są takie figurki. Figurki zaprojektowane przez Lubomira Tomaszewskiego. Niesamowitego artystę. W ogóle u nas nieznanego. Który na zachodzie był z kolei postacią bardzo znaną i docenianą i był profesorem na uczelni i tam wykładał i zdążył jeszcze przed swoją śmiercią przyjechać do Polski, wrócić, jeszcze nowy wzór opracować. Jest to piękna taka kobieta tańcząca. No i niestety już nie żyje, ale spuścizna jest, czyli stanowa rzecz. I to mnie właśnie zafascynowało, dlatego chciałam teraz pokazać i tutaj będzie ćmielów. O. Skąd pani się dowiedziała o projekcie i co przygotowywuje? W sumie to w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że mogłabym tu przyjść i coś malować, gdyż z uporem maniaka powtarzam, że nie umiem. Natomiast Beatka przyszła do mnie i powiedziała: ej, ale mogłabyś coś wyhaftować. No i tak sobie myślałam, no mogłabym coś wyhaftować. Ale jak na razie nie haftuję, robię coś w tej chwili po raz pierwszy. I niezwykle mnie to cieszy, że jakoś tak mnie tu Beata zainspirowała do tego, żeby sięgnąć po kolejną technikę, która zawsze mnie interesowała, a jakoś tak nie miałam ani okazji, ani odwagi i teraz robię patchwork. A na czym polega ta technika? Na zszywanie różnych kawałków materiału, tak żeby stworzyć nowy wzór zarówno z kształtu materiału, jak i z nici, którymi są łączone. A jak długo pani haftuje i skąd w ogóle pomysł na takie, myślę, że mimo wszystko dosyć niecodzienne hobby? Jestem wnuczką hafciarki, artystki ludowej, która była zbyt artystyczna, żeby ją uznać za ludową i odsyłali jej pracę z konkursów, twierdząc, że to nie jest sztuka ludowa. I jakieś takie jedne z pierwszych moich wspomnień to jak zasypiam w domu babci, a ona haftuje na maszynie, gdyż to był taki nietypowy właśnie haft maszynowy. Robiła właściwie wszystko, co można haftować, od, nie wiem, pościele, obrusy, gorsety, bluzki, wszystko. I szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, kto mnie nauczył haftować, ale myślę, że miała tutaj swój udział. A pierwszą taką makatkę z napisem dla przyjaciela wyhaftowałam 10 lat temu i jakoś ostatnio do mnie wróciła w postaci zdjęcia. Jakoś sobie to przypomniałam, jaką to jest przyjemnością haftować. I ciągnę to. I robię różne inne rzeczy. What was your inspiration? My inspiration for my artworks in typically is things that revolves around me, the people, the environment, my own travel experiences, pleasant experiences, and sometimes I don't think when I paint, I just let whatever inside me out on the canvas or whatever. Yeah, that's all. Thanks.